Krzysztof Duszkiewicz złożył ślubowanie i zajął gabinet po Dorocie Purgal, która tydzień temu pożegnała się z samorządowcami podczas sesji Rady Miejskiej. Urzędniczka, która była zastępczynią Tadeusza Krzakowskiego przez 16 lat, odeszła na emeryturę. Tą sferę samorządową znam o podszewki, tym bardziej, że w gminie Lęckie Pole właśnie zajmowałem się pomocą społeczną, zajmowałem się kulturą i sportem, zajmowałem się warsztatami terapii zajęciowej, zajmowałem się szkolnictwem i oświatą, więc te sfery, które obejmuję w tej chwili po pani wiceprezydent Purgal, nie są mi obce i na pewno z nimi sobie poradzę. Tadeusz Krzakowski nie ogłaszał konkursu. Kandydata na swojego zastępcę znalazł dosłownie za miedzą. Obaj panowie współpracowali między innymi w sprawie remontów dróg w Bartoszowie czy Koskowicach. Młody i rzutki ekonomista zwrócił uwagę Tadeusza Krzakowskiego, stąd postanowił powierzyć mu jedną z najtrudniejszych działek w mieście. Ja bardzo dziękuję panu Henrykowi Babuśce, tu chcę to podkreślić, wójtowi Legnickiego Pola, że przychylił się też i do mojej prośby i dał do dyspozycji swojego zastępcę. Dzięki temu mogłem powołać zgodnie z wcześniejszymi moimi zamiarami i założeniami zastępcę, tak by mógł wejść jak najszybciej do pracy i pełnić swoje obowiązki. Awans Krzysztofa Duszkiewicza potwierdza snute od wielu miesięcy spekulacje, że przed tegorocznymi wyborami samorządowymi prezydent Legnicy będzie odmładzał swe najbliższe otoczenie. Tadeusz Krzakowski stawia teraz na pokolenie doświadczonych i kreatywnych 40-latków. Świadczyć może o tym m.in. zatrudnienie Ewy Szczecińskiej-Zielińskiej w roli osoby odpowiedzialnej za public relations czy Bogusława Grabonia na stanowisku prezesa jednej z największych gminnych spółek. O swym nowym zastępcy włodarz mówi. Jest człowiekiem młodym, przed którym dużo jeszcze do zrobienia, pełen dynamizmu. Obserwowałem jego pracę w samorządzie Legnickiego Pola i stąd też to dzisiejsze powołanie. Nowy zastępca prezydenta Legnicy mieszka niedaleko ratusza. Karierę zawodową rozpoczynał w Tauronie, a następnie pracował w samorządzie Legnickiego Pola, gdzie przed awansem na zastępcę wójta pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady i sekretarza gminy. To postać dobrze znana w regionie i ciesząca się sympatią. Postrzegany jest jako osoba komunikatywna i niekonfliktowa.